Radio Conchita. Ostatnio się połączyłem, teraz już nie chciałem tego na antenie puszczać, jak rozmawiam z tą korporacją Orange żydowską. Ten sztuczny konsultant Stasiny mówił, że państwo macie wszystko opłacane, wszystko jest okej. Okay. Tak, potem sięgam dalej, to mówi, że 1800, tak do 2000 do zapłacenia, bieżące pieniążki do 360 zł. No, natomiast przesunąć się tego nie da, jak najszybciej możesz powinieneś zapłacić, nic tu się nie jestem w stanie poradzić, Max, sztuczna inteligencja, powiedział, nic tu w niczym ci nie mogę pomóc. I konsultantka też, że gdybym już nawet nie dzwoni, to konsultantka też nie może ci pomóc. Takie wiesz, zadanie baranie. Jedno za drugie, drugie za pierwsze, od drugiej strony. No tak więc kiedyś tutaj nawet w internecie jest program, jak Janek Witek rozmawia z tą konsultantką. Właściwie to był konsultant, on firmy Orange. I Janek Witek mówi, że jesteście firmą żydowską, że naciągacie mnie, nabieracie mnie, bo ja tu rozmawiam, ten głos mój i opcje mojego mówienia docierają nie wiadomo gdzie, na miejscu jakimś tam dalekim, kuli ziemskiej, potem wracają, potem wy pobieracie opłaty, a ja muszę płacić, że jesteście firmą żydowską. A to się zaczął tłumaczyć, że oni, ta firma Orange, że oni nie są wcale firmą żydowską. A on się zaczął tłumaczyć, ja mówię, wtedy zaczęłam, włączyłam kamerę. Jak ten Janek Witek zaczął tupać nogą, zaczął, wiesz, ale facet dziwny, nie chciał się coś wyłączyć nawet, nie chciał się wyłączyć. To plus dla niego, że się nie chciał wyłączyć, bo z Jankiem Witkiem ciężko się rozmawiać. No i ten Janek Witek powiedział, że jesteście złodziejami, że jesteście oszustami od dupy strony, wszystko odwracacie, a ja potem muszę płacić. No Janek Witek umarł na zawał serca, nie ma już go. Proszę Państwa, co tu jeszcze? Newsweek. Ta władza nas niszczy, czyli że ta władza pewnie PiS. Newsweek jest opłacany, prawdopodobnie to ksiądz Rydzyk mówił, że to na pewno nie jest prawdopodobnie, jest opłacana przez korporacje zachodnie. To czy może mówić prawdę, czy może nam doradzić coś dobrego? Chyba nie. Tak, myślę, że jeżeli ktoś jest opłacany, dlatego my nadajemy radio, nie chcemy żadnych pieniędzy. Radio to KFM, Euro Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra, Extra, Punktus, Plexis, Radio. Radio Conchita, poleminowe. Co tu jest? Jest coś o niewolę lepszego niż ewentualna wygrana PiS w wyborach parlamentarnych? Ciągle im się ten PiS nie podoba, że coś jest lepszego, niż ten cały PiS. Raport mniejszości. Ukraińczycy coraz chętniej osiadają w Polsce. To wiadomo, tam wojna, kto by tam chciał walczyć, zginąć. Ilu młodych ludzi zginęło? Tysiące. Co się stanie z 8 klasą? Dzieci mojego. O Jezus, tak. Ta szkoła powinna uczyć, jak dobrze żyć. No to wiadomo. Myśmy miały tu panią profesor Mirosławę Wrześniowską niedaleko, proszę Państwa, na Konopczyńskiego 4. Rewelacyjna nauczycielka języka polskiego, rewelacyjna wicedyrektor szkoły, wicekurator, pani psycholog, proszę Państwa, wszystkie atuty. Ona nauczyła nas, jak żyć. Tak by była taka durna, co by wiesz, jak ta Mędykowska w Ciechanowie, co mnie uczyła polskiego. Mędykowska, jakby tu kazała się uczyć, wiesz, książkowo siedzieć, jako te mole książkowe, w książce siedzieć. Ja uciekłam stamtąd, byliśmy wykańczani. No to komuszystka jakaś. Wiadomo, że to jeszcze było przed stanem wojennym. Przykład idzie z Moskwy. Telewizja Polska i media wspierające PiS. Zobacz, co pisze ten Newsweek. Coraz bardziej przypominają kremlowskie tuby propagandowe. Wiesz, kupa śmiechu. Katolickie dziady nie miały co wymyślić. Może efekt być podobny, ale przecież to, że Buda psa ma dach i dom
ludzki ma dach, to nie znaczy, że dom ludzki wykształcił się ewolucyjnie z budy dla psa.